Tomasz Olszowy, Praszkowski, Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Praszce Sztab Orkiestry jeden z najbardziej aktywnych na opolszczyźnie, tak można powiedzieć. Tak można powiedzieć. Gramy od 19 lat w finałach ogólnopolskich. W przyszłym roku w Praszce będzie finał jubileuszowy 20., o którym nawet będąc w Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie u Jurka Osiaka na spotkaniu rozmawialiśmy o tym, że gramy już 19 lat i na każdym finale jest słowo o tym, że Praszka gra, będzie grała. Nawet Jurek wspomniał, że Majowie obiecali, że już będzie koniec, ale szko, skoro praszka gra, to będziemy grali dalej. I wspomniał również, że na każdym przyjeździe do studia telewizji polskiej, jeżeli jest praszka na koniec, to możemy kończyć finał ogólnopolski. No właśnie, bo to jest takie charakterystyczne, że w tych łączeniach y, krajowych zawsze pojawia się łączenie z praszką. Jako małe miasto y, na trzecim finale ogólnopolskim zaistniliśmy u Jurka Owsiaka w y, telewizji, i co roku, właśnie jest taką tradycją, że z wolontariuszami, którzy współpracują z naszym sztabem, udajemy się tradycyjnie do studia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do Telewizji Polskiej, do Dwójki, do Warszawy. Tam po to, aby przekazać, co robiliśmy w Praszce, jaką zebraliśmy kwotę i co się u nas działo. Ile osób jest zaangażowanych w orkiestrę w Praszce? Sztab Praszkowski posiada 200 ankiet, 200 wolontariuszy. Sztab Praszkowski to są miejscowość Praszka oraz gmina Praszka, jak i gmina Radłów i miejscowość Grębień w Powiecie Wieluńskim. Jest 200 wolontariuszy, którzy posiadają identyfikatory Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 21 finału. Z czego część to są identyfikatory, tak zwane sztabowe, reszta dla wolontariuszy, którzy będą kwestować w najbliższą niedzielę, 13 stycznia, na ulicach gminy Praszka, Radłów. Jak i miejscowości Grębin. Z całą pewnością przez te 19 lat wiele się zmieniło. Te pierwsze finały pewnie jeszcze nie były aż tak wielkie, aż tak spektakularne. A teraz jak to wszystko wygląda? Od trzeciego finału, jak wcześniej wspomniałem, rozpoczynaliśmy w takim małym studiu Baraczek, gdzie mieściła się lokalna telewizja Praszka. I tam to właśnie z tego studia telewizji Praszkowskiej nadawany był materiał, to co dzieje się w tak, tak zwanym naszym studiu Baraczek. Potem z każdym rokiem. Inicjatywa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Praszce nabierała wielkiego rozmachu i robiliśmy to na większą skalę. Na dzień dzisiejszy robimy to w otwartym studio, które mieści się w publicznym gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, gdzie zarazem zarejestrowany jest praszkowski sztab. I tam na sali gimnastycznej będzie odbywał się program od godziny 10.30 do 16. Następnie od godziny 16 do 21.00 impreza przeniesie się na kort spółdzielni mieszkaniowej przy przedszkolu numer 2, gdzie będzie ognisko, pieczony prosiak, zabawa przy muzyce. Po godzinie 19.00 pokaz fire show, a o godzinie 20.00 tradycyjne światełko do nieba. W praszce rozpoczynamy tak naprawdę finał już w sobotę o godzinie 9.00 turniejem piłki siatkowej o puchar. Praszkowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Dziewcząt i Chłopców w Piłce Siatkowej, a od godziny 19 będzie koncert w sali widowiskowej miejskiego miejsko-gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce. A całość kwesta odbędzie się w niedzielę w godzinach rannych na ulicach gminy Praszka, Radłów, Grębień, a później, tak jak wcześniej wspomniałem, od 10.30 zapraszamy do publicznego gimnazjum, gdzie oprócz Części artystycznych i koncertów, które będą odbywały się w sali gimnastycznej. Będzie również ambulans do poboru krwi z Opola, gdzie będzie można również oddać krew. Będzie pokaz yy, samochodów. I planujemy na godzinę 13 tak zwany skok do miłości pokaz służb ratowniczych z użyciem skoku i mediacji. A to, co będzie się działo na sali gimnastycznej, można śledzić na naszej stronie internetowej www.wosp.praszka.pl i na portalu społecznościowym Facebook -wosp W związku z tym, że ten program jest bardzo bogaty, jest bardzo dużo występów dzieci, będzie również występ zespołu Red z Dobrodzienia, grupy muzycznej Sierociniec z solistą z turnieju bitwy na głosy z telewizji polskiej, jak również będzie występ grupy Gospel z Kluczborka. Mówiliśmy o tym, że sztab w praszce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to jeden z najbardziej aktywnych na opolszczyźnie. Był też specjalny klip, teledysk reklamujący sztab, orkiestrę z Jurkiem Owsiakiem? Jako takiego klipu, powiedzmy o praszce, typowo nie było, ale 12 grudnia zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na nagranie spotu telewizyjnego 21 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I z naszego sztabu udało się 20 osób na nagranie tego spotu, gdzie oglądając telewizję, można w spocie telewizyjnym 21 finału oglądać, i widzieć osoby, które brały udział w nagraniu tego spotu. Jako jedyni z opolszczyzny. Tak, dokładnie, jako jedyni z opolszczyzny. No właśnie, to chyba też o czym świadczy, prawda, że, że ta praszkowska orkiestra gra rzeczywiście bardzo, bardzo mocno, bardzo głośno. Gramy bardzo głośno od 19 lat. Nadmienię, że w 2000 roku podczas gali wręczania nagród Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako jedyna telewizja lokalna, gdzie wtedy jeszcze istniała telewizja Praszka, otrzymaliśmy puchar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za to, że po prostu gramy i obok nas siedziały telewizje TVN, Polsat i inne, a ten puchar dostała mała telewizja z małej miejscowości Praszka w powiecie o leskim województwie opolskim.